Witam wszystkich zebranych. Mówi Zofia z Krakowa. Dalszy ciąg, co powinienem uczynić, aby odziedziczyć życie wieczne Margaret Davis. Być może burzyciele już ćwiczą pod ręką szatana i tylko czekają na odejście jeszcze kilku nosicieli sztandaru, aby zająć ich miejsce i głosem fałszywego proroka zawołać: pokój, pokój, kiedy nie ma pokoju. Wielu jest wrogów Chrystusa, którzy twierdzą, że są sprawiedliwi, nie posiadają sprawiedliwości Chrystusowej. Przybierają pozór aniołów światłości, a są sługami grzechu. I leczą rany córki mojego ludu powierzchownie, mówią pokój, pokój, choć nie ma pokoju. Jeremiasz 8:11. Bóg nie będzie żartował. Bóg jest Bogiem nienawidzącym grzech i tych, którzy udzielają poparcia grzesznikowi, mówiąc: wszystko z Tobą w porządku, Bóg przetchnie. Wielu nam mówi: jesteś zbyt wymagający, Bóg nie oczekuje od nas, abyśmy nieustannie mieli się na baczności, by nie popełniać błędów. On jest zbyt dobry, aby dzień za dniem uważać nad odpowiedzialnymi za nasz kierunek działania. Lecz musimy pamiętać, że droga wiodąca na zatracenie jest szeroka, a droga wiodąca do życia wiecznego jest wąska i ciasna. Posłuchaj ponownie słów wielkiego nauczyciela. Szczerzcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi. Mateusz 7:15. Oni mówią o miłości Boga, twierdzą, że On jest surowy i wymagający, lecz cierpliwy i łagodny. W tym samym czasie powtarzają sugestie szatana: na pewno nie umrzecie. Ponieważ kłamstwem pozbawiacie otuchy serca sprawiedliwego, chociaż ja nie chciałem, aby go pozbawić otuchy, a wzmacniacie ręce bezbożnego, aby się nie odwrócił od swej złej drogi, a życie zachował. Ezechiel 13:22. Bóg nie uczyni najmniejszego kompromisu z grzechem. Gdyby miał to zrobić, wówczas Chrystus nie musiałby przychodzić na nasz świat, aby cierpieć i umrzeć. Boża miłość nie zakrywa i nie usprawiedliwia żadnych grzechów, lecz daje nam moc, aby żyć Jego życiem. Poniżej znajduje się stwierdzenie, które zazwyczaj cytuje się, aby udowodnić tezę, iż dopóki próbujemy zwyciężać, jesteśmy usprawiedliwieni nawet wtedy, gdy grzeszymy. Gdy posłuszeństwo Bogu postanowione jest w sercu, kiedy do końca wytężamy wysiłki, Jezus akceptuje tę dyspozycję i wysiłek jako najlepszą służbę człowieka uzupełnia brak swoją własną boską zasługą. Przeanalizujemy ponownie to stwierdzenie, tym razem w szerszym kontekście. Nie ma wymówki dla grzechu lub opieszałości. Jezus utorował drogę i życzy sobie, abyśmy podążali Jego śladami. On cierpiał, On się poświęcał tak, jak nikt z nas tego nie potrafi, aby zbawienie znalazło się w naszym zasięgu. Nie musimy być zniechęceni. Jezus przyszedł na nasz świat, aby człowiekowi przynieść boską moc, abyśmy dzięki Jego łasce mogli zostać przemienieni na Jego podobieństwo. Gdy posłuszeństwo Bogu postanowione jest w sercu, kiedy do końca wytężamy wysiłki, Jezus akceptuje tę dyspozycję i wysiłek jako najlepszą służbę człowieka i uzupełnia brak swoją własną boską zasługą. Jednak On nie zaakceptuje tych, którzy twierdzą, że w Niego wierzą, lecz nie są lojalni wobec przykazań Jego Ojca. Wiele słyszymy na temat wiary, lecz naszą potrzebą jest słuchać o wiele więcej na temat uczynku. Wielu zwodzi swoją duszę, praktykując niewymagającą, dogadzającą sobie religię bez niesienia krzyża. Jezus nie przykrywa i nie usprawiedliwia naszych grzechów. On przyszedł, aby nas z sobą związać, aby dać nam możliwość życia dla Niego. Lecz powiedział do mnie: dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się słabości. Najchętniej więc lubić Cię będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. 2 Koryntian 12:9.
została przygotowana obfita łaska, aby wierząca dusza mogła pozostać wolna od grzechu, gdyż całe niebo ze swoimi bezgranicznymi środkami dane nam zostało do naszej dyspozycji. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie. W Filipian 4,13. Ale wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem, aby jak napisano, kto się chlubi, w Panu się chlubi. 1 Koryntian 1, 30-31. Mówiąc jedynie w Panu jest zbawienie i moc. Jest Izajasz 45-24. Wasza nadzieja nie jest w was samych, ona jest w Chrystusie. Wasza słabość połączona jest z Jego mocą, wasza niewiedza w Jego, z Jego mądrością, wasza kruchość z Jego nieustającą potęgą. On czuwa nad tobą i jeśli jesteś chętny, aby być prowadzonym przez Niego, roztoczy wokół ciebie wpływy ku dobremu, które uzdolnią cię do osiągnięcia woli, jaką ma wobec ciebie. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał, przez własną chwałę i cnotę. 2 Piotra 1,3. Wielu szemra w swoim sercu na Boga, mówiąc: dziedziczymy upadłą naturę Adama i nie jesteśmy odpowiedzialni za nasze wrodzone niedoskonałości. Poprzez swoją ofiarę Jezus dostarczył nam obfite zabezpieczenie dostępne dla każdego, kto zapragnie dzięki Jego łasce pokonać każdą wrodzoną słabość. Gdy obmyślamy samolubnie wymówki, aby usprawiedliwić złe myśli i słowa, utrzymy duszę nieprawości, a gdy będziemy nadal to robić, poddawanie się pokusie stanie się naszym zwyczajem. Oto co wielu z nas czyniło. Myśleliśmy, że możemy usprawiedliwić grzechy serca, które w rzeczywistości są skazami charakteru. Bóg nie uczynił najmniejszego kompromisu z grzechem. Gdyby miał to uczynić, wówczas Chrystus nie musiałby przychodzić na nasz świat, aby cierpieć i umierać. Chrystus miłuje swój Kościół. Wszystkim, którzy domagają się od Niego siły dla rozwoju chrystusowego charakteru, udzieli wszelkich niezbędnej pomocy. Jednak Jego miłość nie jest słabością. On nie będzie służył z ich grzechami, ani nie da im powodzenia, kiedy oni nadal podążają w złym kierunku działania. Ich grzechy zostaną przebaczone tylko dzięki sumiennej pokucie, gdyż Bóg nigdy nie zakryje zła szatą swojej sprawiedliwości. Aureola chwały, jaką Bóg dał świętemu Adamowi, okrywająca go niczym szata, odstąpiła od niego po jego wykroczeniu. Światło Bożej chwały nie mogłoby zakryć nieposłuszeństwa i grzechu. Muszę wszystkim powiedzieć prawdę. Ci, którzy przyjęli światło Bożego Słowa, nigdy, ale to nigdy nie powinni w ludzkich umysłach pozostawiać wrażenia, że Bóg służy ludziom w ich grzechach. Jezus przebywa w miejscu najświętszym, aby obecnie stawiać się ze względu na nas przed obliczem Boga. Nie przestaje tam przedstawiać swojego ludu, który jest w Nim doskonały. Lecz nie mamy sobie wyobrażać, że ponieważ w ten sposób jesteśmy przedstawiani przed Ojcem, możemy nadużywać Jego łaski i stać się niedbałymi, beztroskimi i pobłażliwymi dla siebie. Chrystus nie jest sługą grzechu. Jesteśmy w Nim doskonali i tylko wtedy zaakceptowani w umiłowanym, gdy mieszkamy w Nim przez wiarę. A jeśli szukając usprawiedliwienia w Chrystusie i my sami okazaliśmy się grzesznikami, to czy Chrystus jest sługą grzechu? Z pewnością nie, bo jeśli znowu odbudowuję to, co zburzyłem, samego siebie czynię przestępcą. Galacjan 2:17-18. Nikt, kto prawdziwie miłuje i boi się Boga, nie będzie nadal przestępował prawa w żadnym szczególe. Przestępca jest potępiany przez prawo i staje się ono dla niego jarzmem niewoli. Ze względu na jego wyznanie nie jest on usprawiedliwiony, to znaczy ułaskawiony. Gdyż nie ci, którzy zakonu słuchają, są sprawiedliwi u Boga, lecz ci, którzy zakon wypełniają, usprawiedliwieni będą. Rzymian 2:13.
Choć Bóg może być sprawiedliwym, a jednak usprawiedliwiającym grzesznika poprzez zasługi Chrystusa, nikt z ludzi nie może okrywać swej duszy szatą sprawiedliwości Chrystusa, jednocześnie praktykując znane grzechy lub zaniedbując poznane obowiązki. Zanim usprawiedliwienie będzie mogło nastąpić, Bóg wymaga poddania całego serca. Aby pozostać w posiadaniu usprawiedliwienia, człowiek musi być nieustannie posłuszny dzięki czynnej, żywej wierze, która działa przez miłość i oczyszcza duszę. Aby człowiek mógł być usprawiedliwionym przez wiarę, wiara musi osiągnąć punkt, w którym będzie sprawować kontrolę nad uczuciami, odruchami serca, a właśnie przez posłuszeństwo wiara staje się doskonała. Sprawiedliwość Chrystusa nie jest płaszczem służącym do zakrywania niewyznanego, nieporzuconego grzechu. Jest zasadą życia, która przekształca charakter i panuje nad zachowaniem. Świętość jest pełnią Boga, jest całkowitym poddaniem serca, aby zamieszkały w nim niebiańskie zasady. Religia Ewangelii to Chrystus w życiu, żywa, czynna zasada. To łaska Chrystusa objawiona w charakterze i ukazana w dobrych uczynkach. Chrystus zamieszkujący w duszy wywiera przekształcającą siłę, a widok zewnętrzny w czasie świadectwa pokoju i radości, które panują wewnątrz. Wchłaniamy miłość Chrystusa tak, jak gałąź czerpie pożywienie z krzewu winnego. Jeśli jesteśmy szczepieni w Chrystusa, jeśli włókno za włóknem zostaliśmy zjednoczeni z żywą winorośną, damy świadectwo tego faktu, przynosząc obfite grona żywego owocu. Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona ściernie albo z ostu figi? Mateusz 7,16. Wewnętrzna łaska będzie objawiona w zewnętrznych czynach. Zewnętrzna sprawiedliwość świadczy o wewnętrznej sprawiedliwości. Kto jest w swoim wnętrzu sprawiedliwy, nie jest nieczuły i obojętny, lecz dzień za dniem wzrasta na podobieństwo Chrystusa, gdy idzie, sił mu przybywa. Psalm 84,8. Kto jest uświęcony przez prawdę, będzie opanowany i dotąd będzie podążał śladami Chrystusa, aż łaska zniknie w chwale. Sprawiedliwość, przez którą jesteśmy usprawiedliwieni, jest przepisana. Sprawiedliwość, przez którą jesteśmy uświęceni, jest udzielona. Pierwsza z nich jest naszym tytułem do nieba, druga jest naszą gotowością do nieba. Przyjęcie Chrystusa jest pierwszą sprawiedliwością, naszym tytułem do nieba. Życie w Jego mocy jest drugą sprawiedliwością, naszą gotowością do nieba. Przez wiarę w Jego imię On przypisuje nam swoją sprawiedliwość, a ona staje się żywą zasadą w naszym życiu. Wszystkim, którzy przyjmują Go przez wiarę, daje On swoją przypisaną łaskę i moc. Przyjmując Jego przypisaną sprawiedliwość dzięki przekształcającej mocy Ducha Świętego, stajemy się podobni do Niego. Chrystus żyjący w nas, sprawiedliwość przypisana, rodzi owoce Ducha, sprawiedliwość udzielona. Ilustracja krzewu winnego i gałązka winorośli jest schematem, jaki dał nam Jezus, by zobrazować Jego związek ze swoimi naśladowcami. Tak jak życie winnego krzewu krąży w pniu i w gronie, spływając do niższych włókien i docierając do najwyższego liścia, tak też łaska i miłość Chrystusa płonie i obfituje w duszy, posyłając swoją czystość do każdej części istoty, przenikając każde działanie ciała i umysłu. By sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni, ugruntowani w miłości, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Efezjan 3, 16-19. Niewyczerpane zasoby niebios są do ich dyspozycji. Chrystus daje im tchnienie z Jego własnego ducha, życie z własnego ducha życia. Duch Święty ofiaruje swoje najwyższe siły, aby działać w serce
w sercu i umyśle. Z Chrystusem działającym w was okażecie tego samego ducha i wykonacie te same dobre uczynki, uczynki sprawiedliwości i posłuszeństwa. Tak więc nie mamy w sobie niczego, czym mielibyśmy się chlubić. Nie mamy podstaw do wywyższania się. Nasza jedyna podstawa nadziei znajduje się w przypisanym na sprawiedliwości Chrystusa i tym, co jest sprawiane przez Jego ducha działającego w nas i przez nas. Dziękuję.